Wczoraj w Teksasie około godziny 11 przed południem w takiej malutkiej miejscowości Sutherland Springs doszło do strasznej tragedii. W trakcie coniedzielnych uroczystości religijnych w kościele baptystów młody 20-paroletni mężczyzna wszedł do kościoła, wyjął automatyczną broń i zaczął strzelać. I to strzelał tak skutecznie, że zabił 26 osób. 26 osób, no i wiele też ranił, w tym kilka osób bardzo ciężko. Nie wiadomo, jakie były motywy tego ataku. Już wiadomo jednak, kim on był. To jest Denin Kelly. Denin Kelly, mający 26 lat, mieszkający kilkadziesiąt kilometrów od miejsca tej zbrodni. Denin Kelly, który był w armii amerykańskiej przez kilka lat i został z niej zwolniony. Trzeba powiedzieć, że on w internecie zamieszczał nie tylko swoje zdjęcia, ale też zdjęcia broni, określając ją jako ta zła franca. No, she's a bad bitch. Można to różnie tłumaczyć. Być może to też był jakiś prognostyk, że on zamierza popełnić ten straszny czyn.